Gmina Ślesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych. Zamieszkuje ją 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Ślesin w kraju znany jest przede wszystkim z pięknych jezior i coraz nowocześniejszej bazy turystyczno-rekreacyjnej. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. W gminie jest ponad 1000 indywidualnych gospodarstw rolnych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 1000 podmiotów gospodarczych, w których pracuje ponad 1500 osób. Historia Ślesina sięga roku 1231, kiedy to książę Konrad Mazowiecki podarował wieś nazywaną Szleszyno biskupom poznańskim. Szczególnym bogactwem gminy jest ciąg jezior podnowsko-ślesińskich, nad którymi zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe. We wsi Licheń Stary, usytuowanej 9 km od Ślesina, znajduje się sanktuarium maryjne. Rocznie odwiedza je ponad 500 000 osób. Chcąc miło spędzić czas nad jeziorem, nie musisz wcale jechać na Mazury. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Wityng, znajdujący się w centrum Polski w Mikorzynie w gminie Ślesin, oferuje wszystko to, czego potrzeba, by dobrze wypocząć i ciekawie spędzić czas. Znajdziesz tu trzygwiazdkowy hotel z przestronnymi pokojami w pięknym pałacu oraz ciekawe wnętrza w pałacyku malarza Alfreda Wierusza Kowalskiego, który sąsiaduje z głównym obiektem ośrodka. Do dyspozycji gości są też komfortowe domki letniskowe. Własna kuchnia oferuje bogaty zestaw potraw. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Wityng to doskonałe miejsce, by cieszyć się błogim lenistwem lub spędzić czas bardziej aktywnie. W ośrodku organizowane są uroczystości weselne, konferencje, szkolenia czy spotkania integracyjne. Szczegółowa oferta ośrodka na stronie internetowej wityng.pl. Fabryka materaców Hevea ze Ślesina jest dowodem na to, że polski towar może odnosić sukcesy nie tylko w kraju, ale i za granicą. Hevea to rodzinna firma założona w 2006 roku przez Małgorzatę i Cezarego Martynowiczów. Obecnie zatrudnia ponad 30 osób i stale się rozwija. Rocznie z fabryki wyjeżdża ponad 30 tysięcy materaców dla dzieci i dorosłych. Marka Hevea w segmencie dziecięcych materacy lateksowych jest liderem sprzedaży w Polsce. W 2013 roku Hevea rozpoczęła współpracę z koncernem medialnym The Walt Disney Company, produkując licencyjne bajkowe materace. Firma swoje wyroby sprzedaje do Szwecji, Danii, Niemiec, Francji, Litwy, Słowenii, Słowacji, Czech i Bułgarii. W 2016 roku marka weszła do brytyjskich sieci Argos i Kidicare. Producent zaprasza do własnych sklepów stacjonarnych w Ślesinie i Krakowie, a także sklepów internetowych polskiematerace.pl, mjakmaterac.pl oraz portalu firmowego hevea-materace.pl. Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy Gwarek w Ślesinie to ośrodek znany i lubiany od lat. Położony w kompleksie leśnym z bezpośrednim dostępem do Jeziora Ślesińskiego i niepowtarzalnym klimatem, jest chętnie odwiedzany nie tylko latem. Miejsca noclegowe dla ponad 200 osób w murowanych, całorocznych domkach zapewniają spokój i intymność. W pobliżu ośrodka znajduje się jedna z najnowocześniejszych w Wielkopolsce przystani dla statków, jachtów i łodzi motorowych. Nasz obiekt może przyjąć grupy liczące nawet 300 osób. Naszym atutem jest przede wszystkim doskonała kuchnia. Organizujemy spotkania okolicznościowe, wesela, bankiety, komunie, bale, studniówki, chrzciny oraz konferencje i szkolenia. Ośrodek posiada chatę grillową, idealną do organizacji spotkań integracyjnych do 140 osób. Szczegółowa oferta na stronie gwarekślesin.pl.